Dobry wieczór. We were expecting the game like this. We were getting ourselves ready for the game like this. The first half, we didn't adapt. And we were lucky in some situations. Oczekiwaliśmy takiego spotkania jak dziś, na to się szykowaliśmy, do takiego meczu się przygotowywaliśmy. W pierwszej połowie nie potrafiliśmy się jednak zaadaptować do tych warunków i można powiedzieć, że w niektórych sytuacjach mieliśmy dużo szczęścia. As I said, even though we expected it, we didn't adapt quite well because of the tough conditions, because of the, I would say, unique style of play of the opposing team, even though we knew that's how they're going to play. In the halftime break, we changed the formation a bit, made some changes in the team, and overall, I'm happy how we reacted the second half in general. We missed some clear chances, the first one in the first minute and one also towards the end of the game. We had the momentum towards the end of the game, but I would say it's a fair 0-0 result at the end. I congratulate Cracovia for fighting because they fought really well. And obviously, my turn out at this point is going to be crucial one day to get it. I'm happy. Well, I'm sad that we lost 2 points, but as you say, I'm also quite content that we made a reaction in the second half the way you agreed on, and we move on. Nawet jeżeli przygotowaliśmy się do dzisiejszego meczu, to te warunki jednak były bardzo trudne. Spodziewaliśmy się stylu gry, jaki zaprezentuje dzisiaj przeciwnik. Przygotowywaliśmy się do tego. W pierwszej połowie nie wyglądało to tak, jak powinno, tak jak trener powiedział, nie zaadaptowaliśmy się. Natomiast w połowie postanowiliśmy, że zareagujemy na tę sytuację, że zmienimy formację. Brakowało skuteczności, tak naprawdę mieliśmy tę sytuację w pierwszych minutach dzisiejszego meczu oraz tę w końcówce. Mogą powiedzieć, że dzisiejszy wynik 0-0 jest sprawiedliwym wynikiem. Chciałbym pogratulować drużynie rywali walki. Cracovia było naprawdę dzisiaj walecznym zespołem. Straciliśmy 2 punkty, ale jestem zadowolony z tego, jak zareagowaliśmy w tej drugiej połowie spotkania i jedziemy dalej. From this moment we forget about Cracovia. From this moment we focus on Jagiellonia and the preparation for Jagiellonia starts tomorrow morning. Dzisiaj już zapominamy o tym spotkaniu i szykujemy się na mecz z Jagiellonią już od jutrzejszego poranka. Dziękuję i zachęcam Państwa do zadania pytań. Proszę Pani Piotrze. Ta inna Legia, ta inaczej grająca, trochę słabiej niż trochę słabiej, więc myślisz, że w ostatnich spotkaniach to jest właśnie kwestia tych warunków, czy coś jeszcze? The reason that we play not so good as the last time is because of the conditions, in your opinion? I would say so. I would say so, because it really... even though in a warm-up I asked the players, how do you feel to play? They said, it's not that bad, but when you turn out, it's unbelievable. It was unbelievable to play like that. Obviously, because of the style of the play of the opposing team and the weather conditions were going into their favor a lot. And yeah, but even though changing the strategy in the second half, we put the ball down and we got the game back our way and then it looked better. But as I say, it's a long championship and a lot of things on the table still. Tak bym powiedział. Po rozgrzewce zapytałem się zawodników, jak się czują, jeśli chodzi o dzisiejsze warunki. Oni powiedzieli, że nie jest tak źle, ale rzeczywiście było widać, że jest niewiarygodnie ciężko. Warunki nam dzisiaj nie sprzyjały. Można powiedzieć, że one były bardziej korzystne dla drużyny przeciwnej. Natomiast w drugiej połowie odzyskaliśmy już tę kontrolę nad meczem. Przed nami jeszcze długa droga do mistrzostwa i różnie może się ułożyć jeszcze tabela.
Dzięki. Dziękuję. Dziękuję.